Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 3. Ostatnio na moim Instagramie robię często takie głosowania, który z samochodów wybrać. Wpadnijcie i zagłosujcie na górę albo dół, czasami górę, dół, środek. Robię takie konkursy i patrzę, które samochody wam się bardziej podobają. Ale dzisiaj zrobimy sobie zupełnie nowy samochód. Raz, dwa, trzy, cztery, albo do pięciu. Pięć. O! Urósł! Ale to wbrew pozorom wcale nie jest tak źle. Bo zobaczcie, jakbym wylosował Huracana albo Veneno, to byłbym totalnie w dupie. Te samochody mają fantastyczną przyczepność, nie miałbym szans zrobić jakiegoś dobrego driftowozu, ale Urus to jest jedno z nielicznych Lamborghini, które posiada silnik z przodu, a to już nam daje sporą przewagę. Wbrew pozorom jest to także bardzo dobry samochód offroadowy. Udało mi się go zarobić fenomenalnie, aż byłem w szoku, że tak udało mi się zrobić ten samochód. Urus i jakiś tam jeszcze taki offroadowy, z tych takich nowych offroadowych samochodów. Dobra, zróbmy sobie jakieś ma... Co? 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 What? Ktoś zrobił mordę kangura na samochodzie. What the fuck? Nieźle, naprawdę nieźle. Pobieramy tego projekta i będziemy mieli driftowóz, wiecie. Będzie leciał bokiem i ta morda kangura będzie tak bokiem sobie lecieć. Fantastycznie. Kupujemy za 150 tysięcy kredytów, to już tak nie w kij dmuchał. Ale spokojnie, za niedługo będzie pewnie Forza Horizon 4, także już można wydać całą moją kasę, a mam chyba 9 milionów kredytów, więc mogę sobie pofolgować. Pamiętam, że na którymś live'ie sprzedawałem jeden z takich moich droższych samochodów unikalnych, co sprawiło, że ktoś od razu to kupił, właśnie dlatego, że miałem live'a i zrobił taki donate po prostu. Wtedy zyskałem bardzo dużą ilość gotówki w Fordzie i mogę robić dla was tuningi, wszystko co mi się podoba. Słuchajcie, ja nie wiem, czy to ktoś robił z naklejek, czy ta morda kangura rzeczywiście w Fordzie jest, ale jak ktoś to robił z naklejek, to... Jak myślicie, to jest z naklejek, czy też nie? Jest absolutnie fantastyczne. Ja cię pierdzielę. Spoilerus. Proszę bardzo, tutaj możemy sobie... Nie zmieniaj. Tutaj możemy sobie zmienić ten, ale ja chcę otworzyć klapę. Ty, no to... To jest pierwsze Lambo, które widzę, do którego wszedłby rower. Ja biorę te Lambo, to jest Lambo dla mnie, jak wygląda przy okazji. Ale zobaczcie sobie, tutaj są bardzo małe klameczki. Czy to, jak to działa? Czy to się po prostu naciska guziczek i fantastycznie się otwiera, czy jak? Zdaje się, że tak to właśnie wygląda, albo się drzwi automatycznie otwierają, czy coś. Samochód wygląda fantastycznie. A czekajcie, jest jeszcze Lamborghini Estoque. Estoque chyba też ma silnik z przodu, ale Estoque chyba nie ma w Fordzie Horizon 3. Ale jest Urus i Urusa zrobimy sobie dzisiaj na drift. Nie wiem jak to wyjdzie, już kiedyś robiłem SUVa i powiem wam, nie wyszło to dobrze. Zobaczmy sobie tak szybciutko, co my tutaj mamy do zrobienia. O, nie, tego nie będziemy instalować i spoiler absolutnie odpada. Zostajemy przy standardowym spoilerku. Samochód ma bardzo ładne kształty. Jak nie lubię SUVów, tak ten bardziej przypomina nie SUVa, ale jakiegoś crossovera. Albo z wyglądu, wiecie, jeśli chodzi o prześwit, o to jakie mamy cal kół, tak? Przypomina mi jakieś Audi Quattro, chodzi mi o to nie z wyglądu, tylko może z ustawienia tego samochodu, że jest takie trochę wyższe, nie? Jakieś Audi Quattro, może jakiś tam Arteon Quattro, czy coś w tym rodzaju. Po prostu jest taki podwyższony, nie? Nie wygląda to jak SUV, prawda? Wygląda ładnie. Poróbmy sobie ten sam. Dobrze, więc tak szybko sobie porobiłem ten wóz. Felg nie wymieniam, bo są fantastyczne. Fenomenalnie wyglądają w tym samochodzie. Zostawimy takie, jakie są. Troszeczkę się obniżył, jeszcze mocniej go obniżymy za moment.
Nie instalowałem tutaj customowego jakiegoś silnika, nie robiłem mu swapa na V10 albo V12. Jeśli będziemy mieli za mało mocy, spróbujemy. Na razie wolałbym zostać przy seryjnym silniku. Właśnie nie zaglądaliśmy mu chyba pod maskę, prawda? Jeśli chodzi o koła, opony dałem troszeczkę bardziej przyczepne niż są standardowo, natomiast nie poszerzałem ich w żaden sposób. Felgi zostawiamy takie, jakie są, są ogromne, są fantastyczne, są piękne, nie będziemy tu nic zmieniać. A tylko chciałbym, właśnie Forza Vista, chodźmy sobie, zobaczmy pod maskę, bo ja tak nie zerknąłem, ale tu maski nie da się chyba otworzyć. Wow, zobaczcie, cenzura, nie można otworzyć maski. Oj, zobaczcie, zwróćcie uwagę na lusterka, nie mamy lusterek takich, że luster, tylko mamy kamery, nie? Czyli równie dobrze moglibyśmy mieć też kamery tutaj z tyłu gdzieś, które pokazują nam, co się dzieje aktualnie za samochodem. No ale standardowo jesteśmy przyzwyczajeni, to jest lepsze po prostu, bo widzimy w tej martwej strefie jakiś samochód, jakby samochód nas chciałby przejść z tej strony, tego widzimy. Jakbyśmy mieli kamerę tutaj z tyłu całkowicie i tylko i wyłącznie, no to to nie zdaje egzaminu na drodze w drogowych sytuacjach. Kurde, samochód mi się podoba, naprawdę. Nie wiem, ja sobie sprawdzę po tym odcinku, ile ten wóz kosztuje. Możecie zresztą napisać w komentarzach, jeśli chcecie. Napęd na tył. Zrobiliśmy sobie konwersję napędu. I wóz jest dość długi. Wydawało mi się, tak jak patrzyłem w Forzie Viście, że jest raczej taki bardziej klocek z niego, ale wcale taki klocek z niego nie jest. Pytanie teraz, czy spalimy kapcia? Moim zdaniem to była dobra decyzja, aby zostawić tutaj silnik seryjny, bo brzmi fantastycznie. Ej, ale on nie jest jeszcze zrobiony na drift, to przede wszystkim ma ładny spoilerek, nie? Który gdzieś tam się wysuwa, który będzie się, coś tutaj się z tyłu będzie działo podczas driftu, fantastycznie. Wydaje mi się mimo wszystko, że mimo tej konwersji napędu na tył mamy odrobinę za dużo przyczepności. Nawet teraz. Nie wiem, czy będziemy mogli nim sobie normalnie podriftować, ale zaraz to sprawdzimy, zrobię mu tylko szybkie ustawienie pod drift. Kurczę, tak bardzo jak zależy mi na fantastycznym dźwięku silnika seryjnego, tak czuję tutaj troszeczkę ubytek mocy, to znaczy ubytek, po prostu jest tego za mało, no. Poinstalowałem naprawdę wszystko, co jest do instalowania do tego silnika seryjnego i troszeczkę brakuje tu mocy. Czuję, że nie mam odpowiedniego ciągu na drifcie. Może zademonstruję wam, jak to wygląda teraz, bo za moment chyba zrobię swapa, ale właśnie kiedyś ktoś się przyczepił do mnie w komentarzu, że dźwięk V10 i V8 jest piękny i nie powinienem tego obrażać. Oczywiście mnie tam nawyzywał i tak dalej, ale ja mówiłem, że dźwięki tych silników, jeśli zainstalujemy do jakiegokolwiek samochodu, są paskudne w tej grze konkretnie, a nie w rzeczywistości. W rzeczywistości to łeb urywa. Kiedyś słyszałem na hali Lamborghini Aventador, byłem na jakichś pokazach, nie wiem, czy to nawet nie było jakieś Poznań Motor Show, czy coś takiego. Możliwe, że tak. To pamiętam, że ktoś na końcu wielkiej hali odpalił Lambosa Aventadora i normalnie cała hala, wiecie, jakby ktoś, wszystkie spojrzenia w tamtą stronę, nie? Jakby coś tam pierdzielło dosłownie. To był szok, nie? To był dla mnie szok i brzmiało to fantastycznie. Zupełnie inaczej niż w tej grze. Uważam, że dźwięki tych V10, V12 w tej grze nie są zbyt ładne, no, są takie kosiarkowe. W tej grze podkreślam, no, w rzeczywistości to jest kurczę, rozpierdzie, tak? Dobrze, więc zobaczcie sobie, jak to wygląda teraz w tym Lambosie. Mamy tu konwersję napędu na tył, cały czas mówię i powtarzam, żeby nie było, a samochód zachowuje się troszeczkę, jakby miał napęd na 4 koła. Nie wiem, czy to tak jest w tej grze, że mimo, jeśli zrobimy sobie nawet tą konwersję napędu na tył, to samochód i tak troszeczkę zachowuje się jak z napędem na 4 koła. Zgadzacie się z tym, czy nie? Ja mam takie odczucie właśnie, tuningując sobie te wszystkie furki, przerabiając je sobie, a przerobiłem ich naprawdę dużo, że one nie do końca zachowują się jak samochody z napędem na tylną oś.
Nawet jeśli są to tak jak tutaj, te samochody z silnikiem z przodu i mamy napęd na tył, to i tak driftować zbytnio nie chcą. Przynajmniej nie tak ładnie jak te samochody, które seryjnie już mają montowane silniki z przodu i napęd tylko i wyłącznie na tył. No ale taką sobie lata, więc w moim odczuciu są to bardziej power slidy, troszeczkę dlatego, że jest tu może za mało mocy, może powinien troszeczkę dłużej podriftować. Wiecie co, najlepiej będzie to sprawdzić na jakiejś strefie driftowej, bo to jest taki mój wyznacznik jakości samochodu driftowego mimo wszystko, bo jednak tutaj sobie tak latając bez sensu po mieście nie pamiętam dokładnie tych wszystkich zakrętów, a na strefie driftowej, żeby zdobyć te punkty, zakręty pamiętam co do milimetra i wiem jak dany samochód się tam zachowywał i jak dany samochód może się tam zachować. Więc jest to dla mnie taki wyznacznik jakości samochodu driftowego. W dodatku te same ustawienia dla wszystkich samochodów driftowych, to też jest dla mnie jakiś tam wyznacznik. No ale ustawienia powinny być też, zgadzam się z tym, powinny być też dostosowane do każdego samochodu z osobna, bo każdy samochód jest inny. No ale dobrze, jedźmy sobie, a może spróbujmy, po drodze mamy rondo, spróbujmy zrobić sobie standardowo rondo. Ciekawe czy się uda. Bo jak widzicie teraz tak troszeczkę to Lambo zachowuje się jak power slide'owiec, nie jak driftowiec. Zastanawiam się, czy da się zrobić z niego takiego typowego driftowoza. No nie wiem, no sprawdźmy tutaj na rondzie. Jak utrzyma całe rondo w drifcie, to znaczy, że się nada. Nie no, powiem wam, że jest trochę ciężko, ale nie jest źle. Łapie przyczepność, zainstalowałem mu w międzyczasie opony seryjne, czyli najgorsze, tak żeby tej przyczepności było jeszcze mniej, żeby lepiej latał, ale takiego prostego, ładnego driftu utrzymać jest, nie to, że się nie da, ale jest ciężko, więc nie wiem, czy finalnie nie zainstalujemy sobie po prostu jakiegoś mocniejszego układu napędowego. Zaskoczony jestem trochę, że nie można otworzyć tutaj maski, żeby zobaczyć co jest pod nią, jaki silnik się kryje, no nie? Chodzi wizualnie po prostu. Nie można tego zrobić. Dziwne, prawda? I ciężko, no samochód łapie przyczepność dosyć łatwo, dosyć szybko. No i statystykę wywaliło w kosmos. Nie wiem ile tu mamy mocy, można to gdzieś przełączyć? Tak. Co? Co 7 litrów pojemności? 1130 kW. Koni mechanicznych szacuję, że może być z 1700 koni mechanicznych. Powiem wam tak, ja się tym teraz boję wyjechać na drogę. Ale co powinniśmy teraz zrobić, to na pewno zainstalować troszeczkę lepsze opony. Chociaż troszeczkę, bo my z miejsca nie ruszymy. No i właśnie, i propos tego dźwięku, to posłuchajcie. Tak nie brzmi V12. V12 bardziej pierdzi. Kurde, jest takie... Oh, rozrywa cię klatę, no. To jest, tak nie brzmi. Tak brzydko. Nie podoba mi się. O, się. No dobra, nieważne, nie czepiajmy się takich rzeczy. W miarę dobrze się ten samochód prowadzi, tak w miarę, bo oczywiście jest to zrobiony tuning pod drift. Nie wiem czy dam... Kurde, wypadłem z trasy, ciężko się utrzymać. O się... Teraz powinno rzucać tą dupą masakrycznie. Silnik V12 jest prawdopodobnie sporo cięższy od V8. I podejrzewam, że... Będzie latać lepiej ta dupa tym razem. No dobra, 400 km na godzinę ponad. Ten samochód jest w stanie osiągnąć. Ja nie wiem, czy to jest terenówka, czy to jest bardziej SUV, jak myślicie? Chyba bardziej SUV, nie? Dobra, 370 to tak leciutko leci. Ło, ty, ale się zmieściłem. Shit, były milimetry od tego słupa. Okej, zjedziemy sobie może na normalny pas. Ciężko, kurde, ten samochód utrzymać w jednej linii. Ale 400 to my chyba nie osiągniemy tym samochodem, jak myślicie?
A nie, coś tam jeszcze dobija. Dobra, jedziemy na wprost. Poleci 400, poleciałby. Ale nie na drodze, nie ma tu takiej drogi, gdzie bym się tak rozpędził. Kurde, powyżej tam 370 już jest ciężko. I to jest bardzo fajne właśnie w Fordzie Horizon 3, bo ten samochód jest po prostu tak zrobiony w tej grze, aby nie osiągał bardzo łatwo tych 400 km na godzinę. Podoba mi się to dlatego, bo tutaj mamy troszeczkę większe opory aerodynamiczne niż w przypadku jakiegoś tam sportowego Lamborghini, takiego powiedzmy Gallardo albo Huracana. I no, nawet po zainstalowaniu nie wiadomo jakiego silnika ciężko jest, nie? Ciężej jest niż w takim właśnie super opływowym samochodzie, co jest bardzo fajne, bo opór powietrza przy takiej prędkości jest bardzo duży. I to jest spoko. To mi się podoba. Jedźmy sobie na moją ulubioną strefę driftową i tam przetestujemy ten samochód. Powiem wam już teraz, że będzie raczej ciężko, aby zrobić tutaj ładny kąt, bo wydaje mi się, że bardzo łatwo go przesterować. Ciężko go odwrócić, jak już wejdziemy w taki dobry kąt, taki mocny, gdzie naprawdę dostajemy powiedzmy dużo punktów. To jest jednak trudno. Ale pojedźmy sobie, tutaj niedaleko jest. Myślę, że mając pod maską to, co mamy pod maską teraz, dojechanie na miejsce zajmie nam chwileczkę. No ale dobra, no to jest SUV, tutaj mamy troszeczkę większą wagę, chociaż nie do końca, tam była waga chyba 1500 kg, co moje Volvo. Z tym, że tu już mamy wszystko odciążone, teoretycznie wywalone fotele, chociaż ja widzę, że przez okno one tam dalej są, nieważne. Co? Ta końcówka była słaba, bo nie miałem gdzieś się tutaj wcisnąć, ale pierwszy raz jestem na tej strefie tym samochodem. 108 tysięcy punktów. To jest nieźle. To jest nieźle. Przeważnie jak się wbijałem tutaj po raz pierwszy, to tak 70 tysięcy wbijałem i koniec, nie? A teraz. No dobrze, spróbujmy jeszcze raz, w drugą stronę tym razem. No, łatwo jest go przesterować niestety. Ale miałem takiego jakiegoś SUV-a jakiś czas temu, pamiętacie? I jego też było łatwo przesterować. Nie wiem, czy te SUV-y po prostu są tak zrobione, żeby były super przyczepne jakoś tam w tej grze. 91 tysięcy, ależ on pierdzi. To jest to, ależ kurde. Od samego początku, kiedy grałem w Forza Horizon 3, z każdym razem podobały mi się te pierdnięcia. Tak graficznie to super wygląda. Nie wiem, czy wam się podoba, mi się podoba bardzo. Nieważne, że samochody tak aż tak mocno się nie palą, to znaczy te płomienie tak buchają po prostu na ułamek sekundy, a nie tak, że widać je dłużej, tak jakby tam ognisko się paliło w tym układzie wydechowym. Ale wygląda to ładnie, no to jest gra, no nie musi być prawdziwa, rzeczywista. Nie chciałbym, żeby ona była prawdziwa i rzeczywista jak życie. 110 tysięcy punktów na tej strefie driftowej sobie walnęliśmy, nie dojeżdżając do ostatnich bramek, więc się w sumie nie liczy. Poszło spoko, ale jest nim trudno. Jest nim trudno, te drifty są takie. No, są to drifty. Uznajmy, że są to drifty. Jest ciężko nim go utrzymać w tym drifcie troszeczkę. Zwłaszcza, że ostatnio miałem Chevroleta, który. Wow! Shit, to był wariat. No ale dobrze, jedźmy sobie dalej. I chyba był na seryjnym silniku. Kurde. Niesamowity samochód był, no. No ale dobra, mamy teraz Urusa i próbujemy z nim robić jakieś fajne rzeczy. Pojedziemy sobie na kolejną strefę driftową, tym razem precyzyjną. O, w sumie to już niedaleko. I tutaj spróbujemy sobie ogarnąć jakieś tam drifty. I o ile przed chwilą byliśmy na strefie, gdzie trzeba dosyć szybko jechać, jest tam ten jeden mocny łuk,
Znaczy taki gładki łuk i drugi taki mocny. I trzeci taki znowu delikatny. O tyle tutaj trzeba jechać bardzo precyzyjnie i nie wiem, czy to Lambo da sobie radę. Sprawdźmy. Czy ja sobie dam radę w tym Lambo? Biedny Lambo może jest dobra, to Lucek może coś tutaj... Co? Nie przesteruj. Ciągnij. Prawie rekord. 70 tysięcy punktów. Ładnie poszło, naprawdę. Nie spodziewałem się tego po tym Lambosie. I to jechałem z górki, gdzie z górki przeważnie jest trudniej utrzymać w drifcie. Ten ostatni zakręt już był na granicy. Czułem, że ten Lambos, że już mu się kończy wytrzymałość i zaraz przesteruje. Ale nie, trzymał. Trzymał ładnie. Spadł was tam. Ja tu lecę driftem. Ej, wypadłem, ale 75 tysięcy, kurde, pobiję swój rekord. What? Panie Lambosie, pan mi zaimponował. I to pierwszy zakręt poszedł mi ten najostrzejszy, poszedł mi słabo. Dopiero gdzieś tam później nabiłem te punkty. Tutaj są te trzy takie zakręty, które trzeba polecieć jednym driftem. Tak raz po razie. O te tutaj. I z górki idą one łatwo. Ale pod górkę jest trudniej. Wiedziałem, że tu przesteruję, kurde. Ostatnio też tak było. Pod górkę jest troszeczkę łatwiej, więcej punktów wpada. Ale myślę, że pobiję swój rekord. Tu chyba z 80 tysięcy dzisiaj wbiję, jak nic. To się właśnie odpieprza. Oh shit! No ładnie. Kurde, 86 tysięcy. Mój nowy rekord na tej strefie driftowej. Poszło ładnie, panie ludzku. Jestem zszokowany, naprawdę. Ten samochód nie wydawał się jakiś tam super dobry do driftu. Łatwo go przesterować, trudno go utrzymać w tym drifcie tak ładnie. Ale okazuje się, że po odrobinie wprawy nawet całkiem daje radę. To jest bardzo ciekawe. Tylko na przykład na tym zakręcie bardzo łatwo go było przesterować. Z tym, że większość samochodów tutaj odpada. Nie oszukujmy się, jest to trudny zakręt. Ale no, mimo wszystko udało się zrobić coś ciekawego z tym samochodem. Jestem zadowolony. Zapraszam was na kolejne odcinki z Forzy Horizon 3. Jeśli podobał wam się ten, zostawcie łapę w górę. Trzymajcie się ciepło. Heja!